cześć. Dotarliśmy już do Bydgoszczy. Zameldowaliśmy się w hotelu. Wybraliśmy hotel Mercure, ponieważ ma super lokalizację obok samej opery. I właśnie niedaleko tej opery się teraz znajdujemy. Wyszliśmy sobie na mały spacer. Pogoda nam dopisuje. Wyszło właśnie słoneczko. Więc jest ciepło. No i zobaczymy, co tutaj zobaczymy. O, to mój też. Idziemy dalej. Mieszkamy dosłownie minutę drogi od Wyspy Młyńskiej. Widzimy ją z tarasu hotelu, więc lokalizacja idealna. No i wyszliśmy sobie na spacer. Jest tak gorąco, że od razu szukamy jakichś pysznych lodów i będziemy chillować. Mamy lody zakupione w Katarynce, tuż przy Starym Mieście. Można powiedzieć, między Wyspą Młyńską a Starym Miastem są przepyszne. Ja wzięłam Ferrero Rocher, a Kuba wziął śmietankowe. Jedliśmy sobie lody. Teraz spacerujemy po tak zwanej Wenecji Bydgoskiej. W Wenecji było trochę ładniej. No, taka Wenecja na miarę polskich możliwości. Ale nie narzekamy. I mamy plan przynajmniej na najbliższe 2 godziny, ponieważ zmierzamy w kierunku Starego Miasta, a tam udamy się do Muzeum Mydła i Historii Brudu. Nie chciałam przekręcić nazwy. W tym miejscu przechodzi południk wschodni, 18 stopni. Łączy on Bydgoszcz z takimi miastami na mapie Europy jak Dubrownik, Sztokholm czy Opole. Właśnie przy ulicy Długiej, przed Muzeum Mydła i Historii Brudu. Jest jakoś za 10.17, a na 17 mamy zwiedzanie, więc czekamy. Wyszliśmy właśnie z Muzeum Mydła i Historii Brudu. Zwiedzanie składało się z 2 etapów. Najpierw był warsztat robienia własnych mydełek, gdzie właśnie Kuba trzyma, tak nam ładnie zapakowali. Mogliśmy sobie wybrać. Zielone Magda zrobiła, żółte zrobiłem ja. Moje jest o zapachu trawy cytrynowej. Twoje jest o zapachu lawendy. Lawendy jest zielone, no ale tylko takie były barwniki. Druga część to było zwiedzenie i tą część już przejęła pani, która naprawdę znała się na rzeczy, wiedziała mnóstwo rzeczy odnośnie mydła, higieny, brudu i tak dalej. I moim zdaniem opowiadała mega super. Opowiadała czasem, kiedy ludzie w ogóle twierdzili, że nie trzeba się myć. Więc takie, no uważam, że bardzo ciekawe. I jak będziecie w Bydgoszczy, to na pewno warto to odwiedzić. A jeszcze taka ważna rzecz. Mydło na świecie ma dopiero niecałe 300 lat. 200 chyba 20? 200, nie, 250. 250. Jesteśmy w pierogarni Stary Młyn. Nie udało nam się w Toruniu jej odwiedzić, więc w Bydgoszczy ją zaliczymy. Zamówiliśmy 2 rodzaje pierogów. Pierogi pieczone i pierogi gotowane. Ja mam pierogi z kurczakiem, z pieczarkami i z serem. Magda ma pierogi pieczone z
kurczakiem i szpinakiem, dobrze mówię? Bydgoszcz, dzień drugi. Jest piękny, słoneczny poranek, świeci słoneczko, a my jesteśmy głodni i ruszamy na śniadanko do manekina. A potem na wieżę ciśnień. I ogólnie dzisiaj jest sobota, więc to jest w Bydgoszczy dzień darmowego zwiedzania Muzeum Okręgowego. Muzeum Okręgowe mamy tutaj, widzimy je z tarasu. Wszystkie chyba oddziały, prawie, poza Exposeum. Więc myślę, że też dzisiaj je odwiedzimy. Byliśmy właśnie w Spichrzach nad Brną. Jest to pierwszy oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Czynna jest tylko wystawa stała, która znajduje się w dwóch salach na pierwszym piętrze. Czekam teraz na Kubę, bo on wczytuje się w historię i idziemy dalej na Wyspę Młyńską. Tam są pozostałe oddziały Muzeum Okręgowego. Pogoda jest przepiękna, więc myślę, że postawimy dzisiaj głównie na spacerowanie. Muszę powiedzieć, że historię ma bardzo ciekawą to miasto i to muzeum, wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie miałem, to też ciekawie przedstawiło to wszystko. Na przykład dowiedziałem się, że tutaj była mennica Zygmunta III Wazy. Tutaj był zamek, no ale w czasie podtopu szwedzkiego i okupacji szwedzkiej zostały całkowicie wysadzone i już tutaj tylko ruiny zostały. Co facisz? Pocztę. Strasznie wielki ten budynek. No, jest gigantyczny. I to jest w ogóle całodobowa poczta, wiesz o tym? Tak? No. Jesteśmy właśnie na Starym Rynku w Bydgoszczy. Jest około godziny 13. Czekamy na 13.13, bo dokładnie o tej godzinie z jednej z kamienic, dokładnie kamienicy numer 15. Okienko na górze wyłoni się Twardowski i jest to jakby nawiązanie do jednej z bydgoskich legend. Twardowski był osobą posiadającą jakieś tam nadprzyrodzone moce, ludzie w to wierzyli. Przyleciał do Bydgoszczy na kogucie i na wersję podaje, że na krześle. Każdy raz zatrzymał się w gospodzie tutaj właśnie na Starym Rynku i przyjmował swoich interesantów, którzy mieli różne zachcianki, różne prośby do niego. Udał się do niego burmistrz. Z takim problemem, że w jego domu straszyły duchy. Twardowski zamieszkał przez jakiś czas w domu tego burmistrza, żeby sprawdzić, co to za duchy, żeby móc je zwalczyć. I okazało się, że... Ten burmistrz miał młodszą żonę o 20 lat i to nie były duchy, tylko kolesie, pogasy, którzy do niej przychodzili i to oni tak hałasowali. Tak, i ten Twardowski wymyślił, żeby mu pomóc. Myślał w taki sposób, że może zrównać ich wiekiem, więc albo żonę postarzy, albo burmistrza odmłodzi. No i wybór był prosty. Burmistrz poprosił o odmłodzenie. Koniec końców wyszło tak, że wrócił ten burmistrz do domu i nikt go tam nie poznał, ale Twardowski wtedy przyznał się, że to on sposobami nadprzyrodzonymi go odmłodził i wszyscy się ale chodzi o to, że Twardowski te wszystkie swoje dziwne dokonania nie robił za darmo, tylko kazał podpisywać specjalne cyrografy i każdy, kto korzystał z tych jego usług, musiał po prostu oddać mu jego swoją duszę. Idziemy na lody i Kuba wybiera lody smurfowe. Tak, najlepsze. Ciężko to wyjaśnić. Mówi, że fajnie, że przerabiają smurfy na lody. Nie sądzę, a ja biorę lody Kinder. Jesteśmy właśnie na najwyższym w Bydgoszczy punkcie widokowym, czyli na wieży ciśnień.
Sama wieża ma 45 metrów wysokości, a punkt zlokalizowany jest na wysokości 38 metrów. Jest tak jak widać 176 schodów, trzeba tyle pokładać, żeby wejść na górę. No i widok jest bardzo fajny, chociaż jest to troszeczkę oddalone od tego centrum miasta. Ale tego nam brakowało do wyjazdu, bo jeszcze nie byliśmy na żadnym punkcie widokowym. Wejście kosztuje tylko 5 zł bilet normalny, 2 zł bilet ulgowy, więc jest bardzo tanio. No i jest to w sumie jedyny punkt widokowy tutaj w mieście. Tak to reszta jest gdzieś poza miastem zlokalizowana, więc warto. Jesteśmy na rowerkach. Mamy sobie... Co? Na jednym rowerku. Dobrze, jesteśmy na jednym rowerku. Płyniemy sobie rzeczką i właśnie mijamy operę. Dobrze. Tutaj mamy spichlerz, w którym jest Muzeum Archeologiczne. Tutaj mamy Mostek Miłości. Jest tak duże zainteresowanie tymi rowerkami, że czekaliśmy w kolejce pół godziny, a to i tak całkiem dobry układ, bo teraz kolejka się ustawiła tak, że już dzisiaj nie zdążą wszyscy skorzystać z tego rowerka. Taki rowerek za pół godziny kosztuje 25 zł. Tutaj pani zastępca kapitana, obecnie przy sterze. Idziemy tak, płyniemy zigzagiem. Jak twój kapok fituje do twojej stylówki dzisiejszej? Tak. No co najważniejsze, bo przecież inaczej to byś na to nie wsiadła. Nasz urlop w Bydgoszczy powoli dobiega końca. No, podsumowując, raczej udany, nie? Myślę, że tak, zdecydowanie. Pogoda nam strasznie dopisała do tego stopnia, że porzuciliśmy wszelkie swoje zasady dotyczące intensywnego zwiedzania i nastawiliśmy się na jedzenie lodów i moczenie nóg w rzeczce. Dużo tutaj wody i dużo ładnych, nowoczesnych budynków. Takich odrestaurowanych w takim nowoczesnym stylu. Kamieniczki, których niestety na filmie nie mamy, na ulicy Cieszkowskiego, które polecała nam Ola, odwiedziliśmy, ale było tam już tak ciemno, że stwierdziliśmy, że nie nagrywamy, bo to bez sensu. Ale faktycznie jest dużo pięknych miejsc. Tym się to różni od Torunia, że w Toruniu my byliśmy, mieliśmy apartament w samym centrum starówki i po prostu poza tą starówkę w ogóle nie wychodziliśmy, więc żyliśmy trochę w wyobrażeniu, że Toruń to ta starówka. A tutaj po prostu są piękne miejsca, tylko trzeba do nich dojść. Czasem niestety trochę brzydszymi uliczkami i to może trochę psuje, no ale nie oszukujmy się, w każdym mieście są ładniejsze i brzydsze miejsca. Jakbyśmy w Toruniu wyszli poza to stare miasto, pewnie też byłoby nieciekawie w niektórych miejscach. No. Także myślę, że jak najbardziej na plus. No i na przykład sama ta Wyspa Muńska, jak się na to patrzy z góry, na przykład z naszego tarasu w hotelu, czy z Galerii Sztuki Nowoczesnej, wygląda tu mega, tak? No, drugiego bogato. Takiego miejsca w Polsce to nie widzę. Bogato, bogato i pięknie, więc to jest super na plus, to jest przepiękne. To trzeba przyznać. Także ja planuję wrócić, bo niestety, o, musimy to podkreślić, że nie odwiedziliśmy miejsca numer 1 i miejsca numer 2 na TripAdvisorze, a ufamy TripAdvisorowi, bo nas nigdy nie zawiódł. Czyli nie odwiedziliśmy Myślencinka i Ekspresaum. I Ekspresaum. W razie kończymy swój urlop w kraju. Dziękujemy za oglądanie filmu. No, zostawiajcie łapki w górę i zapraszamy do kolejnych filmów. Jeszcze nie wiemy, gdzie nas poniesie.